Witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest Janusz Korwin-Mikke. Chciałbym Panu zadać kilka pytań. Jak Pan skomentuje odejście z Partii Wolność niektórych liderów okręgów oraz wiceprezesa Roberta Anackiego? No, wiceprezes Anacki był jednocześnie od prawie dawna koordynatorem Republikanów i twierdził, że on to tam jest, żeby ściągnąć tych Republikanów do nas, i okazało się, że to on postanowił wyprowadzić partię do Republikanów. No, domagał się cały czas pieniędzy jakichś właśnie na jakieś różne instytucje zewnętrzne, więc obawiałem, że tak stwierdził, że nie uda wciągnąć się nas pieniędzy, to wyszedł. No niestety poszło za nim raz, dwa, trzy, cztery, no chyba pięciu prezesów okręgów. Jednego nawet wziął. No. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że moim takim koszmarnym snem było to, że my wchodzimy do Sejmu, tam mamy 30 posłów, no i tam rządzącemu obozowi brakuje tam 10 ludzi, żeby mieć większość, czyli rządzącemu, tylko jeszcze rządzącemu, no i tam przekupuje 15 ludzi, żeby wystąpili z partii. To lepiej jak się dadzą przekupić teraz niż potem w Sejmie. Wszyscy zostają, to już są sprody. Tak. Dziękuję bardzo. A jak Pan ocenia tutaj doniesienia medialne o tym, że z List Wolności ma kandydować raper Popek? Oraz co na to władze tego okręgu, z którego miałby kandydować? I czy miałby, jak rozumiem, dostać jedynkę? Więc to już proszę rozmawiać z okręgiem, pogodnym, częstochowskim. No, oni uważają, że są w ogóle zakochani panu Popku. Ja nie widzę w tym nic złego, bo wiemy o demokracji. Ważne jest, czy to daje głosy, czy nie daje głosy. Natomiast chcę od razu powiedzieć, że wizja pana Popka jest bardzo zniekształcona, a to przez to, że pan Popek robi, to jest naprawdę nazywa się Mikołajów, robi sobie taki image potwora, że tutaj dał komuś zjeść kawałek swojej szyi, prawda, wycięcie takie różne nagrania, że był przemycany w tirze do Polski, prawda, jakby nie mogłem było przyjechać, że ludzie wierzą w to wszystko. No i on gra rolę takiego monstra. Jest, no i to mu trochę może przeszkodzić w karierze politycznym. Ta rola. Ale to jest naprawdę bardzo miły sympatyczny, bardzo dużo przeszedł w życiu. A tak jak się z nim rozmawiam, to naprawdę bardzo sympatyczny jegomość. No, oczywiście ma pewne wady, kto ich nie ma. Rozumiem, a z tego co ja wiem, pan miał przyjemność parę razy rozmawiać z panem Popkiem. Minimum raz to na pewno wiem. Bo z panem się spotkał na jednej, że tak powiem, imprezie. Właśnie, to właśnie często powie, tak. I tu mam takie pytanie, czy pan z nim rozmawiał na temat jego poglądu, czy on ma ideę wolnościową? No taką? Tak, on nawet zrobił ze mną, on ma taki blog internetowy, taki wywiad ze mną robił i tak to wierzyłem, no tak właśnie, to jest to wierzyk, nawet dał takie wypowiedź do internetu też na ten temat. Wydaje się, że w końcu Idee wolności są akurat bardzo proste, także nie ma żadnego powodu, żeby pan Popek nie mógł ich zrozumieć. Każdy może je zrozumieć, jeżeli tylko się otrząśnie z tej propagandy, elewacji, która biegnie z telewizji i tak dalej. Pan Popek na szczęście ma własny mózg i potrafi to wrzucić. Rozumiem. A czy planuje pan koalicję przedwyborczą, czy do samorządu, czy do parlamentu z panem Pawłem Kukizem? I z czego zabrakło w ostatnich wyborach, że nie doszło do tej koalicji? Po prostu zabrakowanie pana Kukiza. No. A pan jest otwarty na tę koalicję? Tak, trzeba dwojga. Natomiast znaczy, w wyborach do samorządów no, wydaje się, że obie strony są zmuszone do tej koalicji tarczować. Pan Kukiz, czy ja chcemy tego, czy nie chcemy. Natomiast akurat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to ja się bym bał takiej koalicji, bo ja liczę na bardzo dobry wynik do Parlamentu Europejskiego, natomiast przed tej koalicji mógłby nam zaszkodzić, że tutaj prawda, nie jesteśmy tą partią antyunijną, tylko tam się daje jakieś kompromisy i tak dalej. Bezkompromisowo. Jest to 20% ludzi, którzy nie są w Unii Europejskiej, liczymy, że może nie 22%, ale 15% zagłosuje. A powiedział Pan dzisiaj takie słowa, że samorządy z przyczyn oczywistych Pana oraz Partii Wolność mnie interesują, ponieważ Pan chce zmieniać państwo. Jednakże tu się zanosi takie pytanie, czy jeżeli Pan by objął władzę, to te samorządy by zostały, czy zostałyby zlikwidowane, czy zostałyby przeorganizowane? Jak Pan to widzi?
znaczy samorządy oczywiście istnieją i istnieć muszą. Chcemy, żeby jak najwięcej władzy było w samorządach, ale to nie samorządy mogą sobie zdobyć, bo władza centralna musi dać. Ja mam w domu zwód praw Imperium Rosyjskiego w 7 grubych tomach i gdyby ktoś sprawdził, jakie były uprawnienia sołtysa wtedy, jakie on miał wtedy uprawnienia, to najmniej dzisiejszym czasem, właśnie by zrozumieli, co to jest prawdziwa samorządność. Jeżeli na przykład w tej chwili mamy problem otwierania sklepów w niedzielę, no to właściwie odpowiedź brzmi, no to ma robić Rada Powiatu, a nie Sejm, prawda? To jest samorządność, polega na tym, że w jednym powiecie jest tak, w drugim inaczej. No i tam się dzięki temu w Polsce widać, jak jest lepiej, jak gorzej, prawda? Na przykład pewno pogranicznych by otwierali, może nie. No, to jest właśnie samorządność, że trzeba pozwolić na coś co samorządowi. W Polsce wszystko jest centralizowane całkowicie i my się nie boimy samorządności. My się nie boimy autonomii, dlaczego sobie autonomii Śląska, czemu Śląska, a nie załóżmy Wielkopolski, czy Mazowsza, czy Małopolski, prawda? My się nie boimy autonomii pod jednym warunkiem, że będziemy żyli w silnym państwie, no bo na przykład Królestwo Hiszpanii ma poważne problemy, bo nie umie zająć zdecydowanego stanowiska. No, w normalnym państwie by się natychmiast rozwiązało generalizację Katalonii i wsadziło do więzienia ludzi, którzy musieli rozbić jedność państwa. Prawda? Jeżeli państwo jest słabe i umie zająć zdecydowanego stanowiska, no to niestety autonomia jest bardzo, bardzo ryzykowna, więc musimy najpierw wzmocnić państwo. Czyli jak dobrze zrozumiałem, władza w samorządach by pochodziła z mianowania z góry, a jak nie z mianowania z góry, tylko że władza w samorządach jest ograniczona. Tylko nie może być tak, żeby, jak to było w rzeczywistości, że się zbiera Rada Miasta Krakowa i uchwala poparcie dla Czeczenii na przykład. Rada Miasta Krakowa nie tylko musi mieć ogromną samorządność, ale od urządzenia miasta, a nie od polityki zagranicznej państwa. Także tu trzeba to zdecydowanie drugie. Samo zresztą państwo. Ja powiedziałem, że chcemy mieć silnego państwa, silne państwo. To znaczy, że państwo jest wszechobecne. Państwo ma być malutkie, ale silne. Państwo ma zajmować polityką zagraniczną, wojskiem, jakąś tam przyjściową policją. To wszystko. Mhm. Ale tam ma być bardzo silne. Natomiast dzisiejsze państwo zajmuje się wszystkim. Jest ogromne i słabe. Jeżeli dzisiaj państwo tam kradną człowiekowi zegarek, a on ma tylko taki brzuch, że nie dostrzega, że ten zegarek kradną z prawa spodziewa. A jeżeli nawet zobaczy, to nie dogoni, bo jest takie tłuste, że nie dogoni złodzieja, to nie jest silne państwo, to jest słabe państwo, ma ogromne kompetencje, jest to słabe państwo. Chce mieć państwo małe kompetencje, ale silne. Także Libertanie się boją silnego państwa, nie wiem, się boi. Chce mieć państwo silne, ale bardzo ograniczone. Mhm. A co pan sądzi, jeżeli chodzi o samorządy, o budżecie obywatelskim? Czy jeżeli pan był prezydentem Warszawy, to by pan zniósł ten projekt budżetu obywatelskiego, czy by pan go kontynuował? Zdecydowanie jestem przeciwny prezydenckiemu, bo to jest przedszkole, uczenie ludzi, właśnie etatyzmu, uczenie ludzi, że to my mamy coś załatwiać za ludzi, czyli uczy się ludzi, że to nie mieszkańcy osiedla mają sobie budować plany, tylko ma być jakieś pieniądze dane, istnieje takie pieniądze dane, prawda, się robi jakieś inicjatywy. Trzeba zostawić jak najwięcej ludziom, a to jest przez szkole władzy, to szkolimy ludzi, tam jest parę procent się tym zajmuje i z tego mają się rodzić przyszli politycy, przyszli urzędnicy, którzy będą za ludzi o czym decydować. To jest ten budżet obywatelski, prawda? Oddaje się 1% na eksperyment dla przyszłych polityków. Nie, to idzie w zupełnie innym kierunku. Naszym celem jest, jeżeli chcemy dawać 1%, tam to trzeba o 1% obniżyć podatki, zostawić się ludziom i niech ludzie sami sobie kupią co chcą. A jest pan zwolennikiem monarchii i jest pan bardzo przeciwny demokracji. I tu mi się zanosi takie pytanie, bo aktualnie żyjemy w czasach demokracji, za tego, że pan jest zwolennikiem monarchii, nasuwa się takie pytanie, jeżeli pan dojdzie do władzy, to jaki ustrój pan wprowadzi? Bo jak rozumiem, będzie zmieniony. No, na pewno zlikwidujemy demokrację, wprowadzimy na początek republikę, to nie jest to samo. Oczywiście, żeby to jasno powiedzieć, mówiliśmy na początku o demokracji pewnej, rządach prawa. Otóż bardzo często bywa tak, w Polsce w tej chwili akurat mam ten prosty spór, że prawo nakazuje zrobić jedno, a lud wszystko jedno, czy w referendum, czy w postaci parlamentu, prawo chce czegoś innego. No i teraz w republice wykonuje się prawo, czy ludzie życzy, czy nie życzy. Natomiast w demokracji wykonuje się wolę ludu,
demokratą zdecydowanym i w Republice mogę żyć w demokracji, nie potrafię. Natomiast jestem monarchistą, bo to jest trwały. Nie będę wykładu o monarchizmie w tej chwili, ale jeżeli na przykład Amerykanie płaczą, że im Rosja jak się wpływa na wybory prezydenckie, no to zwracam uwagę, że jedynym ustrojem, w którym mocarstwa ościenne nie mogą się wpłynąć na to, kto będzie przyszłym władcą, jest monarchia dziedziczna. Niestety nie można poradzić, rodzić się syn i koniec. I wtedy ten syn jest przez ojca, prawda, uczony, ten syn od pierwszego roku życia jest kształcony na króla, prawda, uczony tego, co powinien wiedzieć monarcha. No i nie jest to przypadkowy władca, także to monarchia ma ogromne przewagi nad demokracją. Między innymi taka, że w demokracji, czy nawet w republice, to kiedy są wybory i pół narodu nienawidzi wybranego władcy. Tak. Monarchii tego nie ma. Rozumiem. I jeszcze tak podsumowując, bo to jest Pana jakaś idea, którą Pan uważa za najlepszą wprowadzającą. Ja wiem, to wielu osób popiera, w tym ja. Tylko nasuwa się takie pytanie, czy Pan wprowadzi tą dziedziczność władzy, czy jednak obywatele będą wybierać władzę, jak to będzie funkcjonować? Nie, władza wybieralna to jest Związek Sowiecki. Mhm. Związek Sowiecki to taką właśnie monarchią elekcyjną. Nie ma większej różnicy między ustrojem Rzeczpospolitej Polskiej I, zwanej demokracji szlacheckiej, a Związkiem Sowieckim. Tak samo liczba szlachty, procent szlachty w Polsce był mniej więcej równy procentowi członków Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Rosji. Wybrany pierwszy sekretarz był praktycznie dziedziczny. Rolę szlachty spełniali członkowie Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Nie. Mówimy o normalnej monarchii dziedzicznej. Absolutnie oświeconej oczywiście. A jak Pan ocenia swoją obecność w Europarlamencie? Jest Pan, że tak powiem, znany w całej Europie, od kiedy został Pan europarlamentarzystą. Pana wypowiedzi są cytowane w wielu językach. Czy ocenia Pan skutecznie swoją obecność w Europarlamencie? I jakby Pan chciał wskazać jakąś taką największy sukces Pana bycia w Parlamencie Europejskim? No, trudno mówić o sukcesie w Europarlamencie, bo sukces wśród bandy debili nie jest żadnym sukcesem. Przeciwnie, gdyby zaczęto mnie uważnie słuchać, to byłbym zaniepokojony, że coś jest ze mną nie w porządku. Natomiast tak, na Komisji Spraw Zagranicznych zaczęli słuchać tego, co ja mówię troszkę, dlatego postosowuję się sprawdza, więc troszeczkę zaczęli już słuchać, nie mówię, że się zgadzają, ale słuchają i dyskutują. No, na forum to rzeczywiście to się traktuje jako trybunę do wypowiedzi, przecież nikt tego nie słucha. Przecież jeżeli, zrozumiecie, jeżeli ja przemawiam na tym parlamencie, to słucham jak 30 osób na sali, reszta gdzieś tam sobie przebywa, no może mnie słuchają, mają telewizory w pokoju, więc to mogą oglądać, ale to idzie do telewizji, prawda, na wideo, w internecie i co jest istotniejsze, jeżeli przemawiał Pan Draghi, szef Banku Europejskiego, to słuchało 20 osób na sali. Przyszedł pan Timmermans i chciał przemawiał, to będzie przerwa, powiedział, że jest ostatnia, tak mało, oczywiście było tylko kilkanaście osób, ja tu więcej nie będę przemawiał. Także trzeba zdać sobie sprawę z proporcji. Parlament służy do wygadania się, a nie po to, żeby ktoś tego kogoś słuchał. Także nikogo nie przekonam przemówieniami w Parlamencie Europejskim. A Pan jakiś składał wnioski do przegłosowania w Europarlamencie? Nie, to nie ma absolutnie żadnych szans. Nie ma absolutnie żadnych szans. Ja teraz próbuję zrobić takie robić poprawki, które będą szły po linii, że ciężko im będzie odrzucić. Na przykład poprawkę do ustawy, tam coś tam o migrantach jest, jakaś głupota, co tam na przykład. Dałem do tego poprawkę, że wśród imigrantów musi być równa liczba kobiet i mężczyzn. Więc teraz ciężko będzie tę poprawkę odrzucić. Tylko równości płci tego typu poprawki będę zgłaszał. Oczywiście wszystko jest do śmiechu, przecież nikt poważnie tego parlamentu europejskiego nie może traktować. Co Pan sądzi o niedawnych propozycjach wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, co drugą niedzielę dokładnie? No to jak powiedziałem, o tego jest samorząd. Samorząd mógłby to robić. W ogóle jest pytanie, czy w ogóle jakakolwiek władza powinna zakazywać handlu w niedzielę. I ja uważam,
uważam, że akurat nie ma takiej potrzeby, ale też nie jestem tutaj wielkim wrogiem tego, dlatego bo istnieje uzasadnienie dla tego. Wśród 37 rozmaitych możliwości matematycznych podejmowania decyzji zbiorowej istnieje jedna zwana dylematem więźnia, jedna jedyna, w której działanie państwa jest uzasadnione. Znaczy, jest taka sytuacja, w której czasem zajdzie do internetu, tam dałem u siebie ten dylemat więźnia parokrotnie. To jest taka sytuacja, w której każdy decydent podejmuje decyzję na podstawie swojej najlepszej wiedzy, w najlepszym interesie, w wyniku czego otrzymuje się rezultat, który nikomu się nie podoba. No, na tym przykładzie można to podać, mianowicie być może nikt nie chce, być może nikt nie chce otworzyć sklepu w niedzielę, ale jeżeli ja nie otworzę, a sąsiad otworzy, to ja tracę klientów do tego niedziela, ale również mogą potem przyjść w poniedziałek i wtorek, bo będzie przyjść do sąsiada. Wszyscy otwierają, mimo że nikt tego nie chce. Także to może być akurat na poziomie gazu sensownym. No. Poseł Andruszkiewicz twierdzi, że to rozwinie gospodarkę małych sklepów. Co pan sądzi o tym? Nie, no to jest to absurdalny. Na gospodarkę nie ma żadnego wpływu. No, ludzie kupią w niedzielę czy w sobotę, to jest tylko to, że są. Czy na gospodarkę miały na myśli te małe sklepy? Nie, no, dlaczego mamy dbać sztucznie o małe sklepy? To pytanie, co się stanie z tymi małymi sklepami, jak one się rozwiną. Ale handlować no nie, ale przecież problem na czym polega? Jeżeli ma pan tutaj w Kaliszu, ma pan plac, tak? I na tym placu, na dwóch bieżejach placu ma pan. Z pusty w ogóle, stoję tam na jednej bliżej, stoją tam sklepiki. Pan na jednym boku tego placu buduje supermarket. Co się stanie z ziemią na koło tego placu? Cena pójdzie w górę. I natychmiast koło supermarketu wyrośnie kupa małych prywatnych sklepików. Obok supermarketu. Więc nie jest prawda, że supermarkety niszczą drobny przemysł, tylko drobny handel musi się nastawić, że sprzedaje co innego niż supermarket, no bo byłem kiedyś we Wrocławiu, taką stepiką, taka kiszka wąziutka, że z królem się mieszą gdzie bułki, bo ustawiam się między nimi przechodzi, dość długi. I facet sprzedawał odkurzacze. I ja mówię, czy pan się nie boi konkurencji supermarketu? Jak konkurencja? Mówię, ile ma tych odkurzaczy supermarket? 15 rodzajów? Ja mam 300. Ja mam 300 i jak pan sobie pokaże palcem ten odkurzacz, to ja dzwonię i zanim pan dojdzie do domu, to kobiet na motorowerze dowodzi panu ten odkurzacz do domu, prawda? Ja się nie boję konkurencji z supermarketu. Supermarket wygra konkurencję w tych typowych rozmiarach. Typowy przyjąt wygra supermarket. Natomiast prywatne sklepiki muszą robić albo specjalizowane, albo małe osiodlowe sklepiki, które świeże bułeczki, które przecież się człowiek nie będzie rano na siadanie, bo świeże bułeczki się nie chodzi z prowadzeniem, prawda? Więc musi mówić sobie w sklepie przy okazji masełko, prawda? Coś tam, cebulkę czy tego. I sens takie mają. Natomiast konkurencja z supermarketem sprzedając to samo, co supermarket, niestety musi się kończyć, skończyć tragicznie dla człowieka, który takie wyzwanie podejmuje. A teraz pytania takie, które padły dwa w trakcie filmu, który panu wysłałem zresztą. Bardzo fajny film. Dziękuję bardzo. To jest w sumie nasz wspólny pomysł, wykonanie mojej tutaj kolegi Bartka, go nie ma, i tutaj Szymona, nagrywaliśmy go w trójkę. Pytanie, które chciałbym po prostu powtórzyć z tego filmu, bo ludzie też są ciekawi. Pytanie padło, kiedy pan odejdzie z polityki? No, o tym wie tylko pan Bóg. Czyli do końca życia pan mógł odejść z polityki? Nie, mogą mi siły odejść, ale na razie, że chwała Bogu działa. Nie, bo wiele ludzi panu wręcz zazdrości, na przykład moja babcia, która jest 10 lat młodsza od pana, zazdrości panu Wigoru, naprawdę. No, niektóre dziewczyny twierdzą, że jeszcze który Wigor dostał. Pytanie, które padło na koniec ode mnie, co prawda w kategorii żartu, aczkolwiek pojawiły się głosy, które chcą poznać odpowiedź. Czy lokówką można się ogolić? Szczerze mówiąc, lokówkę to widziałem ostatni raz 20 lat temu, jak naprawiałem lokówkę mojej żony, a
Być może jest to możliwe. Ja nie wiem, nic nie. Jakby pan miał zrobić krótki instruktaż, jak masakrować lewaka? A to jest bardzo proste. Mamy proste narzędzie, nazywa się prawda, logika i pokazywa z czystości w tym, co oni mówią, bo oni się gubią we własnych czystościach. Pamiętam kiedyś miałem występ z panem, już za dawno nie występuje, taki lewicowy niby ekonomista. I on na przykład tłumaczył, że tylko, mówiąc prawdę, że tylko biedni płacą podatki, bogaci unikają podatków, rezydują się na Bahamach czy gdzieś tam, prawda, a te podatki tak naprawdę są biedni, mówię, ma pan rację. No i była potem przerwa, w drugiej części audycji była dyskusja o szkolnictwie. Pan oświadczył, że absolutnie nie może być tak, żeby szkoła była prywatna, a szkoła musi być uczona z podatków. Ja mówię, tak, czyli chcę, może biedni, jeżeli biedni muszą walić, tak, skoro biedni facetami za nie mówi po prostu. Nie wiedział, co powiedzieć. To on logicznie z tego wynika, prawda? Bo tak rzeczywiście jest. Na wyższe studia dziecko z bogatej rodziny idzie zawsze. Nawet jak jest głupie, tam się zawsze jakoś tam łapówkę, prawda, czy przyleci tego po znajomości. Natomiast dziecko z rodziny biednej idzie na studia tylko wtedy, jak jest zdolne, bo dziecko niezdolne musi iść pracować, tam ktoś musi w końcu układać chodniki, prawda, czy tam robić buty i tak dalej. No i teraz to mało zdolne dziecko z biednej rodziny idzie do pracy i w podatkach utrzymuje dziecko z rodziny bogatej, które jest na bezpłatnych studiach. No, to jest absolutny nonsens, ale tak to właśnie wygląda. Także trzeba to zlikwidować i tyle. Tylko lewica wmawia ludziom, że dzięki temu biedni mogą być na studia. Rozumiem, że dawniej to niby nie mogli, a to nie mogli. Zdolne dzieci z biednej rodziny zawsze dostawały stypendia i się kształciły. Są perły. Moim Państwa gościem był Janusz Korwin-Mikke. Dlatego jestem bardzo dumny, że pierwszy mój wywiad w życiu został wykonany z panem Januszem. Ja dziękuję z mojej strony. Bardzo miło. Ważne jest, że nie wiem, co pan czuje, co ja czuję, tylko są widzowie, prawda, powiedzą. Mam nadzieję, że ja z mojej pozycji bardzo dobry. Dziękuję.